Coś znalazłem. Na to wygląda. Będziemy czekać. Thank you.
Dzięki za pomoc. Przyjacielu, okazuje się, że Zefo interesowała Datomira. Dziwne. Tak pokojowa kultura przejawiająca fascynację miejscem pełnym mroku. Przyjacielu, niedawno odkryłem, że Zefo interesowali się Datomirą. Biorąc pod uwagę ich kulturę, to dziwne, że przejawiali fascynację miejscem tak mrocznym. Datomira skrywa jeszcze wiele sekretów. Powrotem powinno być szybciej. Ruszamy. Tutaj. Przeszedłeś próbę. Więc wiedziałaś o BD-1? Wejdź na pokład. Porozmawiamy. O, BD-1, to jest Gris. Hej, Gris. A to co? Złaź z mojej sofy, no! Złaź mi z sofy już! Uciekaj stąd, won! To jest BD-1. Jest z nami. W nosie mam, z kim jest. Masz pojęcie, jak trudno usunąć plamę po oleju z tapicerki tkanej z potoli? Nie bardzo. Och, mam nadzieję, że wracasz z czymś lepszym niż ten droid. Spokojnie, Gris. Tak. Opowiedz, Kal. Sanktuarium wzniosła starożytna cywilizacja Zefo.
Jedi zwany Ino Cordova ukrył coś w jego wnętrzu. Wiesz, co tam ukrył? Holoklon z archiwów. Zawiera listę dzieci wrażliwych na moc. Następne pokolenie Jedi. Wiedziałam! O, Cordova, ty głupcze! Znałaś go? Tak! Szmat czasu temu. Był moim mistrzem. Cordova był odludkiem. Ten droid i ja jesteśmy pewnie jedynymi, którzy wiedzą o Bogano. Zaraz, chwila, moment. Holo co? Holokron. Zawiera informacje, ale dostępne tylko dla Jedi. Chwila, chyba miałam tu gdzieś jeden. Użyj mocy. Mówi mistrz Obi-Wan Kenobi. Z wielkim bólem donoszę, że zarówno zakon Jedi, jak i Republika upadły. Z tą listą wrażliwych na moc możemy odbudować zakon i pokonać Imperium. No to do dzieła! Znajdźmy go! Holokron jest ukryty w sanktuarium i żeby go zdobyć, trzeba podążyć ścieżką Cordovy. Wspominał coś o planecie Datomira i ojczystym świecie Zefo. Dobra, to dokąd lecimy? Pytam, bo pomyślałem, że mógłbym coś upichcić. Słuchaj, zanim wyruszymy, mam jedno pytanie. Dlaczego nie jesteś już Jedi? Doświadczyłam czegoś, co mnie odmieniło. Więc odcięłam się od mocy. Ale chcesz odbudować zakon? Odbudowa zakonu to nasza największa szansa na pokonanie Imperium. A ty w co wierzysz? Wierzę, że nie mogę ukrywać się przed Imperium, więc nie mam wyboru. Kal, tak długo jak żyjesz, masz zawsze jakiś wybór. Jesteś z nami? Zgoda. Datomira czy Zefo? Twój wybór. Jedno słowo i nas nie ma. Hej, Gris, co to jest? Co? Nie widziałeś nigdy terrarium? No, ale zwykle w środku są rośliny. Wiesz, byłem nieco zajęty wożeniem cię po całej galaktyce, ale mógłbyś mi się odwdzięczyć nasionami. Ty nie lubisz przyrody. Dzikiej przyrody? No jasne. Ale gdy tkwi sobie za grubym umbarańskim szkłem, wtedy ją kocham. Dobra, może jakieś znajdę. Sir, czy ty w ogóle czujesz moc? Tak, ale nie otwieram się na nią. Odpycham ją. Ty powinieneś robić dokładnie odwrotnie. Wiesz co? Przypomniała mi się jedna rzecz sprzed czystki. To było bolesne, ale odnalazłem wtedy część siebie. To dobrze. Znów uczysz się otwierać na moc. Dlaczego tak mówisz? Bo wiem, jak to jest żyć bez niej. Dobrze. Będę się starał. Później, Kal. Proszę. No i to rozumiem. Wynośmy się stąd.
Kierunek Zefo. Ta podróż mocno nadwerężyła modliszkę. Wcześniej była w dobrym stanie? Była arcydziełem, ale teraz... Nie zdziw się, jeśli wyślę ci rachunek. Komuś brakuje kasy. Znaczy, trochę, tak. Po części masz rację, ale już przywykłem. Byłaś kiedyś bogata? Dla Jedi bogato to nie jest najważniejsze. Też zawsze byłem biedny, ale nie było źle. Mojej ekipie czasem wpadała jakaś fucha. Wtedy zacząłem grać w zabaka. Do tej gry potrzebne są kredyty. To dziwny wybór. Byliśmy mali. Stawialiśmy różne rzeczy, od żarcia po śmieszne kamienie. Niestety wszystko się zmieniło, gdy podrośliśmy. Śmieszne kamienie przestały już wystarczać. Galaktyka byłaby lepsza, gdyby tak było. Pora lądować, chodź tu. Szykuje się niezła burza. To niezbyt dobry moment na lądowanie. Tak, to dziwne. Wiatr zakłóca naszą komunikację. Hej, Cordova wspominał o spokoju wokół cyklonu. Widzę osadę w samym środku. To musimy tam lecieć. Przyjąłem. Małe turbulencje cię nie zabiją, młody. Chyba, że wiatr się nasili. Przekaż temu blaszakowi, że nikt go nie prosił o opinię. Jestem pewna, że masz wszystko pod kontrolą. No pewnie, że mam, tylko troszeczkę rzuca. Dobra, trzymać się, trzymać, trzymać! Idealne lądowanie. Gryzi rządzi, kotko. A, tylko że cały czas mamy zakłócenia łączności. Potrzebuję chwili, żeby to naprawić. A ja poszukam śladów Cordovy. Dobrze. Odezwę się, gdy rozwiążę problem. Kal, tutaj. Dobrze ci poszło na Bogano. Im więcej informacji o Cordovie i Zefo, tym łatwiej powstrzymamy Imperium. Słyszałem o starożytnych kulturach, ale niewiele. Wiem tylko, że Cordova miał obsesję na punkcie Zefo. Wierzył, że ich nauki są bardzo ważne. Mnie też fascynowały tajemnice naszej niezwykłej galaktyki. Już lepiej ruszaj. To ciekawe miejsce. Powodzenia. Dobra robota. Udało się. Udało. Jesteś cała? Hej, BD-1. Hej! Znalazłeś coś, BD-1? Nie otwierają się. No dobrze.
To coś, co może się nam przydać? Nie mogę otworzyć. Uważaj, Bibi. Kal. Słyszysz mnie? Imperium. Znaleźli Zefo. Gdyby śledzili modliszkę, to już by się na nas rzucili. Może szukają grobowców? O, oby nie. Właśnie uruchomiłam łączność. Spróbuję się jakoś podpiąć do ich komunikacji. Nie otwierają się. Ha?
Co to? Nas zabierasz. Imperium wyrzuciło mieszkańców z domów. Przerażeni uchodźcy, wysłani do obozów pracy i nie tylko. Same kłamstwa. Imperium... po prostu chciało tych ziem. Zabierz ją stąd. Odciągnij ich. Ostań! Nie!
dam rady! Jak cię miewasz, Bidi? Dobrze, cieszę się. Cię miewasz, Bidi? Dobrze, cieszę się. Wracaj tu! No i co tam było? Dopadniemy cię za to! Radzisz sobie, Bidi One? Widzę cię. No dobrze. To coś, co może się nam przydać?
mi wygląda na problem. Co tam masz? Sprawdzę to. Pewnie jeden z Zefo. Chyba idziemy dobrą drogą, Billy. Wspaniale. Widzę cię tam na dole.
Możesz pomóc. BD-1 z tym. Dobry moment. Widzę ruch pod nami. Damy radę. Zadanie jest niebezpieczne. Ruszać naprzód. Strzelać. Rozumiem. Puszczać. Nie mogę przesunąć. Radzisz sobie, BD-1? Sir, z bazy Imperium odlatuje transportowiec. Przyjęłam. Chcą przenieść artefakty Zefo na Coruscant. Czy to znaczy, że Imperator interesuje się Zefo? Może. Liczyłem, ilu zdrajców wyeliminowałem. Ha, ja próbowałem, ale straciłem rachubę. Może wyróżnią nas obu za wierną służbę Imperium. Został ranny, ale załatwił szturmowca. Co to? Dzięki za pomoc.
Ciekawe, kiedy urosną. Thank you.
Dzięki. Znalazłeś coś, BD1? Coś znalazłem. Co wiedzą? Ani słowa o Kordowie. Imperium chyba nie wie, że tutaj był. A więc mamy przewagę. Na razie. Ciekawe. Jesteśmy na tropie. Nie mogę tędy przejść. Przed nami burza. Tak potężna, że wyłączyła sprzęt Imperium. Czuję, jak coś mnie przyciąga. Coś kryjącego się za burzą. Idź za tym. Niech moc wyostrzy twój instynkt. Dobrze. Postaram się.